Szanowni Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie. Ja nie ukrywam, że z wielką radością zawsze do Strzelna przyjeżdżam. Zawsze jest miło z Państwem się widzieć. No i nie ukrywam, że dzisiaj to jest szczególny dzień, szczególna radość, bo już od kilku dni doskonale wiemy, że został ogłoszony rządowy program 100 obwodnic. I w tym programie znalazły się Strzelny, obwodnica Strzelny. Dlatego też z tymi dobrymi wiadomościami do Państwa dzisiaj przyjechałam. Sami Państwo pamiętacie, jak wyglądała ta walka, ta batalia o wpisanie w ogóle tej obwodnicy do programu. Ale ta batalia zaczęła się właśnie w tej pierwszej kadencji o obwodnicę Strzelna. Jak Państwo przechodziliście do biura poselskiego, na każde spotkanie praktycznie nie było tematów, które by nie poruszały właśnie kwestii związanej z bezpieczeństwem, kwestii związanej właśnie z tym ruchem tranzytowym, który odbywa się przez samo centrum Strzelna. Tak jak wspomniałam, to Państwo byliście takim głównym moją motywacją do działania. Podjęłam starania w Ministerstwie Infrastruktury z panem ministrem Adamczykiem. Potem kolejne spotkania z panem ministrem odbywały się już z udziałem i państwa, tutaj już się widzę siedzących też, bo mieliśmy spotkania z właśnie księdzem kanonikiem Ottonem Szynków. Na tym spotkaniu również, na tym jednym ze spotkań był również pan Daniel Konowalik, był pan Leszek Jackowski, pan Roman Szylik. W wcześniejszych spotkaniach brali udział właśnie były burmistrz, były wicestarosta. Szanowni, tutaj właśnie też, tak jak wspomniałam, przedstawiciele mieszkańców, to były początki, ale nie spoczywaliśmy w swoich działaniach, bo wszelkie interpelacje pisane do ministra, czy cały czas przypomnienia takie moje osobiste w tym kierunku, żeby rzeczywiście w końcu uwzględnić tą obwodnicę, zadziałały. Tutaj pan i minister Adamczyk, i pan wiceminister Rafał Weber spowodowali, że jednak ta obwodnica znalazła się w programie budowy 100 obwodnic. Tutaj też podziękowania należą się panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ale również panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bo nie ukrywam, że na spotkaniach wielokrotnie, kiedy spotykaliśmy się, zawsze mówiliśmy o bezpieczeństwie, zawsze mówiliśmy o drogach tutaj na naszym terenie. Również rozpoczęcie, planowana data ogłoszenia przetargu to jest 4 kwartał 2024 roku. To będzie przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj. Tak jak wspomniałam, będą trwałe analizy wariantów, jak ta obwodnica będzie przebiegać. No i przede wszystkim konsultacje tutaj z Państwem i współpraca z panem burmistrzem, bo to będzie ważne z punktu widzenia właśnie sprawnego realizowania tej inwestycji. Szanowna Pani Poseł, Księże Dziekanie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, otóż kiedy w pierwszych dniach mojej kadencji udaliśmy się do Pana, zostaliśmy zaproszeni do Pana Wojewody Bogdanowicza, Mikołaja Bogdanowicza do Bydgoszczy na spotkanie w sprawie jednego z najważniejszych problemów nurtujących to miasto, czyli problemu komunikacyjnego tranzytu wzdłuż drogi 25-15. Pojechałem tam wspólnie z Panem Piotrem Posłusznym, Romanem Szycikiem i kilkoma mieszkańcami. Konkluzja tej rozmowy była taka: musi o Was usłyszeć Polska. I usłyszała. Niestety początkiem tej batalii była dramatyczna śmierć jednej z naszych mieszkanek na przejściu dla pieszych. To wywołało burzę wśród mieszkańców. Rozpoczęliśmy niespotykaną do tej pory batalię, która odbiła się echem w całym kraju. Jakiejkolwiek telewizji byśmy nie otworzyli, wszędzie było słychać o Strzelnie. Kochani, życie i zdrowie naszych mieszkańców nie ma zabarwienia politycznego. To też sobie wtedy ustaliliśmy z panem wojewodą. Wszystkie ręce na pokład. Wszyscy bierzemy się do roboty.
za tę pracę, za ten etap pracy. No, ta praca dopiero ma swój początek, ale taki, którego do tej pory nigdy, tak początek, z którym się nigdy z czemu nie spotkało. Zwróćcie uwagę na to, że na takim poziomie i w takiej formie i z takim zapałem jeszcze nigdy do walki o obwodnicę nie przystąpiliśmy i nigdy nie mieliśmy takiej szansy. Dzisiaj słowa premiera, słowa posłów, ministrów, bo pan minister Schreiber brał czynny udział w tych rozmowach. Ich działania doprowadziły do tego, że rozpoczynamy w sposób formalny, racjonalny batalię, drogę do wybudowania obwodnicy. 4 lata, o których się mówi, to wcale nie tak dużo. Wiemy doskonale, że budowa obwodnicy musi trwać 6 lat i na to jesteśmy przygotowani. Ale tak jak powiedziałem, nikt nigdy wcześniej Strzelniano w takiej formie i na takim poziomie nie obiecywał tego, moim zdaniem, najważniejszego zadania dla miasta. Wielokrotnie mówiłem i mówił będę, że Strzelno dzięki tu i teraz rządzącym dostało kolejną szansę. Pamiętamy zablokowany budżet, pamiętamy zablokowany WPF, pamiętamy brak płynności finansowej miasta na początku ubiegłego roku. Dzisiaj dzięki ciężkiej pracy urzędników, dzięki wielkiej przychylności i mądrości Rady Miejskiej, dzięki przychylności i mądrości rządzących, miasto zupełnie inaczej wygląda. Proszę zobaczyć na tablice, które są na zewnątrz, rewitalizacja miasta, rewitalizacja elementów wsi, kanalizacja miasta, programy remont parku. Rozpoczęliśmy nowe, normalne życie. I za to bardzo serdecznie Pani Poseł dziękuję. Ja może się odniosę jeszcze do tego, co powiedział Pan Burmistrz. Ale przede wszystkim chodzi o co? Chodzi o to, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie rząd Rzeczypospolitej Polskiej, proszę Państwa. To on udzielił pożyczki, która przyczyniła się do tego, co mamy, a co będziemy mieli i co osiągniemy. Oczywiście dzięki ciężkiej pracy Pana Burmistrza, Rady Miejskiej, to musimy sobie powiedzieć jednoznacznie. Druga rzecz, która jest ważnym elementem, dzięki że ta obwodnica powstanie, to całość. Wszyscy mieszkańcy tego miasta zaangażowani w tę sprawę. To nie jest tylko tak, że pojechało ze 4 czy tam 5 do ministra, bo ten pokazali się, porozmawiali, wrócili, powiedzieli, że coś będzie. To była ciężka praca, proszę Państwa. I tą pracę zaczęła pani poseł Kozalecka. I tu powinniśmy być jej naprawdę wdzięczni, bo dzięki temu to wszystko zaczęło się rozwijać i dotrwało do tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy. Ja mam takie pytanie, pani poseł, bo taweczka miodu, ładnie pachnie, świeży miodek, pszczółki się napracowały, ale jest łyżka dziegciu w tym wszystkim. 12 lat, ponad 12 lat walki o obwodnicę. Nie wczoraj, nie rok temu, gdy pan Budziński został burmistrzem. 12 lat, stowarzyszenie właścicieli nieruchomości w Strzelnie. Tutaj nie ma pana Kuczkowskiego Andrzeja, który zachorował bardzo ciężko, niestety jest na wózku obecnie, częściowo sparaliżowany. Włożyło masę wkładu w walkę. Ta obwodnica znalazła miejsce w postaci, o ile się nie mylę, koncepcji, na którą gmina w poprzedniej kadencji jeszcze wcześniej chyba wydała 300 tysięcy na wyraźną prośbę GDTK, które uzależniło wpisanie obwodnicy Strzelna. Jeszcze to tam pan poseł Brejza koło tego biegał. Od wydatkowania tych pieniędzy 300 tysięcy złotych wrzucone w błoto, ponieważ kto dał słowo, to był nawet wiceminister. Nie tylko pani poseł, wiceminister z Platformy, ale wiceminister. I ja mam takie pytanie. 4 lata jest szybko, ale 12 lat jak szybko minęło? Jaką my mamy pewność dla Strzelna, bo te protesty, o których mówił pan burmistrz, to były protestami późniejszymi. Wcześniej też były protesty, bardzo ośmieszone przez niektórych ludzi. I dlatego ja mam cały czas w tym względzie obiektywne zastrzeżenia
To nie jest tak, że się wpisuje i potem z tego nic nie wynika. To jest program, który będzie zatwierdzony przez rząd. To jest program, na który są środki zagwarantowane. I to, czy obwodnica będzie wykonana, nie wiem, za 4 lata, czy w ciągu, w ogóle to program jest 10-letni, obwodnice będą realizowane w ciągu tego 10-letniego czasu, czyli od 2020 do 2030. I teraz to, czy obwodnica Strzelna będzie wykonana prędzej czy później, to zależy od tych prac, które się dopiero rozpoczną, Szanowni Państwo. Ja wspomniałam na początku, że prace przygotowawcze dla obwodnicy Strzelna jeszcze nie są prowadzone, bo obwodnica jest nową inwestycją wpisaną do programu, ale część obwodnic jest wpisana takich, gdzie już prace przygotowawcze były rozpoczęte. Dlatego te przetargi już będą ogłaszane w tym roku nawet. I to zależy od stanu przygotowania danej inwestycji, Szanowni Państwo, czy ta dana inwestycja będzie, obwodnica będzie ogłoszona w tym roku, czy za rok, czy za 2 lata, czy jak w naszym przypadku za 4. W planie mamy za 4 lata rozpoczęcie i nie będzie tutaj, przynajmniej z naszej strony, my naprawdę będziemy tego pilnować, żeby ta inwestycja doszła do skutku. Będzie współpraca z panem burmistrzem, będziemy tego pilnować. Skoro 12 lat staraliśmy się, chciałbym przypomnieć jeden fakt. Przyjechał obecny prezydent na Wrocławie do mnie przed laty. Bardzo gorąco prosił mnie o pośrednictwo, interwencję na miasto, żebyśmy razem wspólnie z Jedną Wrocławiem pobudowali obwodnicę. Wtedy była to obwodnica. A kto jest wina? Niech sobie odpowiedzą ci sami, którzy są na sali. Dziękuję. Dzień dobry, panie poseł, szanowni państwo. Moje nazwisko Piotr Pieszak, jestem radny w Radnym Miejskim w Strzelnie. Czy to tutaj obawiam się, zaraz jest jakaś kampania wyborcza. Widzę, że pewne elementy się już dzieją. Ja myślę, że przyszedłem tutaj po to, żeby dyskutować na temat obwodnicy, a nie o tym, co kogo będzie wsadzał do więzienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam taką sugestię do pani poseł, bo mówimy tu wszyscy o tym, że czas jest istotny, bo chcielibyśmy mieć tę obwodnicę jak najwcześniej. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy można by wykorzystać opracowaną przez gminę koncepcję, tam były 3 warianty przygotowane przez firmę, która tę koncepcję przygotowywała. One różniły się tam rozwiązaniami, oczywiście im trudniejsze rozwiązania, tym wyższe koszty, ale że tak powiem, o ile jest to możliwe, musieliby się fachowcy od dróg wypowiedzieć, mogłoby to w znaczny sposób przyspieszyć te pierwsze prace przygotowawcze do budowy ewentualnej obwodnicy. Wchodząc na strony Ministerstwa Infrastruktury, można przeczytać, że tak naprawdę ten program będzie dopiero w okolicach sierpnia przyjęty przez Radę Ministrów, bo obecnie jest w ustaleniach międzyresortowych, więc na dzisiaj mamy pewien projekt, myślę, natomiast dopiero za pół roku Rada Ministrów, miejmy nadzieję, że ze Strzelnym włącznie, taki projekt przyjmie. Dziękuję. Pan minister Weber dostał od nas wszystkie dokumenty, które zgromadziliśmy tutaj dzięki też uprzejmości pana burmistrza. Także jadąc na rozmowy, my byliśmy w pełni przygotowani. I również ta koncepcja trafiła, wszystkie, bo właściwie dokumenty trafiły do pana ministra Rafała Webera. Dysponuje ministerstwo tymi dokumentami. Ale ja myślę, że na tym etapie przygotowawczym to tak czy inaczej będą konsultacje z panem burmistrzem, w ogóle tutaj ze specjalistami z urzędu, bo wiadomo, że trzeba będzie wybrać najkorzystniejszy wariant tej obwodnicy. Dlatego też na pewno będą wszystkie dokumenty przeanalizowane, bo jeżeli rzeczywiście będzie można skorzystać już z tej dokumentacji, która jest wytworzona, to byłoby bezcelowe, żeby tworzyć nową dokumentację, ale Szanowni Państwo, to jest wszystko kwestia tutaj rozmów, kwestia ustaleń no i przede wszystkim rozwiązań technicznych, jakie zostaną przyjęte. Panie Burmistrzu, proszę bardzo. Pani poseł wspominała o byłym burmistrzu, czyli panu Ewaryście Matczaku. Pani poseł wspominała o byłym wicestaroście, czyli panu Szarzyńskim. Ja z wielkim takim pietyzmem wspominam nasze wspólne blokowanie dróg. Grzegorza, kiedy ty kręciłeś tą strażakową tamtym takim ruchawką, walczyliśmy od wielu, wielu lat.
wielu ludzi, cały zespół Murman, kiedy cały zespół pracowników firmy Murman, radni, którzy tu siedzą jak jeden, razem byliśmy tam od wielu, wielu lat. To jest proces, to jest co powiedziałem na początku. To się zadziało wiele lat temu. Dzisiaj kończymy pewien etap. To, co Piotr powiedział, zupełnie się z nim zgadzam. Byliśmy radnymi wtedy, kiedy koncepcja ujrzała światło dzienne. Urząd Gminy za naszą wspólną namową wygenerował środki z budżetu naszych mieszkańców. Mamy dzisiaj opracowane koncepcje, które leżą już w ministerstwie i tu pan radny Rysiu Kuziński bardzo za tym optował. Pokserowaliśmy, wysłaliśmy mailem, skanowaliśmy dokumentację. Nasze wizyty w ministerstwie czy wizyta w generalnej dyrekcji nigdy nie była taką wizytą pustą. Zawsze opierała się o fakty. Oczywiście zwracają nam uwagę na to, że od 2008 roku, 2008, tak zostało opracowane. Ta koncepcja funkcjonalno-użytkowa, o której pan radny Pieszak wspominał, od tego czasu znacznie zmieniły się przepisy. To wszystko musi zostać poddane ponownym badaniom, ale oczywiście kanały są wytyczone. Widzimy, gdzie najwygodniej i w jakiej formie najwygodniej te obwodnice budować. I tutaj myślę, że fachowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, bo do nich to trafi, mają pełną świadomość, jak to ma wyglądać, jak to z naszego punktu widzenia wygląda i my się na tym się oprą. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Rozmawialiśmy ostatnio nawet w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych z panem starostą, z panami starostami, z panem burmistrzem Ogilna. Debatowaliśmy na ten temat i przekazano nam, że te opracowania przekazane przez gminę Szczęto będą do tego wykorzystane. Myślę, że to też znaczne wsparcie naszej inicjatywy, pani poseł, można się na coś powoływać. W każdej chwili można do tego tematu wracać. Oczywiście to ulegnie zmianie, ale myślę, pamiętajmy o tym, że to nie dzisiaj, tu i teraz się coś zadziało, tylko to był wieloletni proces mozolnego chodzenia po ulicach, jeżdżenia do ministerstw, ale w ostatnim czasie znalazło to swój naprawdę wielki finał. Ta część naszej pracy. Dziękuję. Jeśli chodzi o inwestycje, to doskonale Państwo macie świadomość, jak wygląda proces inwestycyjny. Na to trzeba ogromnych nakładów i my też musimy te nakłady zabezpieczyć. Tu nie chodzi o to, żeby Państwu mówić, że jest obwodnica, że jest, nie wiem, 100 obwodnic, no ale co z tego, jakby nie było środków na ten cel. My świadomie w tym programie umieściliśmy 100 obwodnic, w tym programie jest również Strzelno i na te inwestycje są zabezpieczone środki z Krajowego Funduszu